Kościerzyna jest wyjątkowo ruchliwa o tej porze roku, jak widać. Na szczęście śnieg nie pada. To świątynia, zobacz, świątynia. O, tu mamy kościół pod wezwaniem świętej Kingi. Najbardziej znane miejsce w Kościerzynie, jeśli chodzi o kwestie modlitewne. Bardzo modne są ostatnio motorki, jak widać. Powoli zmierzamy w kierunku pól pszenicznych, gdzie zgodnie z informacjami uzyskanymi od miejscowych grzybiarzy możemy spodziewać się sporego wysypu prawdziwków. Miejmy nadzieję, że ci wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, nie podzielają naszej euforii dotyczącej grzybobrania i nie wyzbierali już wszystkiego przed nami. Udało nam się szczęśliwie trafić na ścieżkę, która powinna doprowadzić nas do prawdziwków. Czy tak się stanie? Się dopiero okaże, natomiast jesteśmy pełni nadziei. Obawiam się, że nie jesteśmy jedynymi amatorami grzybobrania. Jest tutaj spory ruch, jak widać. Ale może oni nie znają tych miejscówek, które my znamy. Tu się zrobił jakiś mocny trafik. On chyba wszystkie grzyby zbierał nam. To jest dobre na Kaszubach, co się wszystkim podoba. O, ile tam jest tych. Fajnie. Że wystarczy wyjść w centrum miasta 2-3 minuty i jesteśmy już na polu. To jest chyba Przężyto. Tu widzimy rolników. Tak, widzimy czy nie widzimy? Zbierających Przężyto. A my idziemy w dalszym ciągu. Szczególny mikroklimat panujący tutaj niedaleko, na Kaszubach, powoduje, że jeszcze o tej porze roku rosną jabłka. Zielone, ale jabłka. O, tu nas minął kolejny motocyklista. A tutaj ponownie wgląd w pracę na polu. Co oni tam zbierają? My zaś kierujemy się w stronę tych buków. Zgodnie z instrukcją, tam powinniśmy znaleźć prawdziwki, a może nawet rydze. Krowa, kaczka, drób. Co?
Mamy boczniaki. Tak więc grzybobranie jest udane. Ten pan nam pomógł tutaj. Hello. Oh, and this guy showed us mushrooms. He says we're very... Say hello to Poland. Thank you very much.